Siły wroga ustanowiły linię obrony ze wschodu na zachód pomiędzy Kobuleti i Alambari. Powietrzne uderzenie poprzedzi natarcie sojuszniczych wojsk lądowych. Główny cel stanowić będą T-72 rozlokowane przy opuszczonym lotnisku na północ od Kobuleti. No hej, witajcie w kolejnej prostej bądź co bądź misji, gdzie znowuż będziemy wspierać naszych chłopaków na froncie i niszczyć przeciwnika, czołgi przede wszystkim, więc dość standardowa sprawa. Tym razem wiemy bardzo dobrze, gdzie przeciwnik się znajduje, czyli rozlokowany jest nieopodal tegoż lotniska opuszczonego, gdzie ostatnio żeśmy łomotali te działa samobieżne, gwoździki. Gdzie teraz się mogą znajdować? Cholera wie. Znaczy dodatkowe cele. Więc będziemy się starali trzymać tak, jak nam rozkaże JTAC, to znaczy nasz obserwator i koordynator, tak? Pointer. A my się wspinamy powoli. Wciągamy podwozie. I po skromnym nawrocie zobaczymy się, jak już będę leciał nad nasz rejon działań. Zróbmy mały tutaj zwrot i obierzmy kurs. Lecimy sobie w odpowiednim kierunku, już żeśmy złapali pułap. Jak widzimy po tych ogniach, hen tam daleko, front się trochę przesunął. Odepchnęliśmy ruskich no prawie spod Batumi i Kobuleti, więc już ich artyleria nam nie zagraża. I możemy przebijać się dalej, w zależności od tego, jak nam dobrze pójdzie. Ale ta misja, akurat to jest druga w kampanii, bodaj ich jest 10, więc tą kampanię szybko da się obskoczyć. Szczególnie jako closer support, prawda? No, mamy kilka celów do rozwalenia i wracamy do bazy. To nie jest ta sama mordęga ze śmigłowcami, gdzie lata się o wiele, wiele wolniej. No dobra, robimy tutaj gdzieś nawrót, już widzę lotnisko po naszej lewej stronie. Uzi 1-1, this is Pointer. Target is 3 T-72s on the southern end of the abandoned airstrip north of Kobuleti at waypoint 4. Light AAA in the area. Stand by for yellow smoke marker. Out. Ajaj. No dobra. Spróbujmy... Znaczy oni nam każą tutaj czekać na marker, prawda, no ale szczerze mówiąc troszeczkę lipa, jeżeli chodzi o czekanie na markery dymne, bo im to trochę zajmuje. O, widzimy tutaj jedną sygnaturę cieplną, jakiś cel. Może się na nim zablokować, jest najbardziej z boku, tak też mi się wydaje, że to może być jakaś szyłka albo coś w tym stylu. A jeśli nie, to sobie teraz odbijemy, żeby nie ryzykować i zobaczymy, co też żeśmy upolowali, jak już te nasze Maveriki tam dolecą. Jeszcze dajmy oczywiście rozkaz, żeby nasz towarzysz też się dołączył do tańca. Ciekawe, czy to podziała. Ale chyba nie, więc będę musiał jeszcze raz wydać rozkaz oczywiście. Attack primary target and rejoin. Bo jakoś wskazanie, żeby atakowali konkretne rodzaje celów, to nie wiem, po prostu na nich nie działa. You are clear to exit the area. Out. O proszę. Poczyniliśmy odpowiednie zniszczenia. A pamiętajmy, mamy tutaj do wytłuczenia Pluton, więc w zasadzie potrzebujemy zniszczyć 3 czołgi, ale ponieważ ta kampania jest bardzo stara, to widać triggery jakoś inaczej widzą, może zamiast widzieć formację, widzą jednostkę, tak? Więc to może być problem. Niestety takie czasy były, gdzie ta sniping troszeczkę inaczej działał, ale spoko, my będziemy się trzymać założeń, więc wytłukę jeszcze przynajmniej 2 czołgi i wtedy będziemy klar, tak? Po prostu zniszczymy wszystko, co tutaj jest na tym lotnisku. Mamy dzisiaj bomby, więc może jeżeli jeszcze coś się zostanie, to użyjemy.
Ostatnio troszeczkę mnie poniosło i sobie zacząłem latać z działunem, no bo co to za prezentacja, prawda, dziesiątki, jak się nie zrobi brrt. Więc można powiedzieć, taka sprawiedliwość dziejowa czy whatever. Okej, gdzieś tutaj powinniśmy też mieć cel. O, ona zaczyna namierzać tak w ogóle. Proszę. No to kochany, rychło w czas, że się omarkował tą żółtym dymkiem. My już tutaj łomotamy. Dobra, to będzie drugi kill. Mam nadzieję, że nasi towarzysze... A tutaj w ogóle słyszymy, jesteśmy opromieniowywani. O, tam widzicie słup dymu biały. To jest wyrzutnia SAM-ów. O, proszę, T-72 zniszczony, bardzo ładnie. Drugi do kompletu. Jeszcze trzeci i będzie magnifik. Ale tak, opromieniowuje nas tam daleko. Jest jakaś wyrzutnia SA-2 lub 3. Coś w ten deseń. Nie jestem pewien co dokładnie, ale jak widzicie, tutaj latają jakieś rakiety, eksplodują. Są na tyle daleko, że my jeżeli będziemy wracać na nasz teren działań, to nas nie powinno objąć. Ale musimy się mieć na baczności, żeby się nie zbliżyć, nie przelecieć nad liniami wroga i nie wlecieć na ich terytorium, bo wtedy się prosimy o kłopoty. No dobra, teraz nam zostały te dzienne Mavericki. Więc je sobie namierzmy. Namierzmy cel tymi Maverickami. I powinno być bardzo, bardzo ładnie. Jestem ciekaw. Może sobie kiedyś kupię A10C. Czyli ten profesjonalny moduł, taki high fidelity do DCS-a. Z bardziej zaawansowaną, nowszą wersją A10. Ok, pięknie zblokowane. Możemy wpuścić. I sobie zróbmy jeszcze jeden nawrót. Ale tak, A10C to wiele bardziej zaawansowana maszyna. Moduł sam jest o wiele bardziej wyprofilowany. Mamy praktycznie wszystkie przyciski tutaj musimy, znaczy możemy sobie kliknąć. To nie jest to, że operuje na skrótach klawiszowych albo na bindach na joysticku, więc nice. Czyli już mamy zniszczone 3T72, to jest Pluton. Skoro mamy Pluton, więc mamy technicznie wypełnione założenia misji, bardzo mnie to cieszy. Ale mamy jeszcze jednego Mavericka i bomby. Więc zróbmy z tego użytek. Działunów też mamy trochę. Ale póki nie jestem pewien, czy zdjęliśmy wszystkie AAA, czyli Anti-Air Artillery, tak? AAA skrót, to nie chcę ryzykować. Nie chcę ryzykować, gdyż to będzie boleć. A wolę się upewnić, że wszystko jest cacy, bo naprawdę wystarczy, że nas siłka troszkę omiecie, to jest słowo klucz. I dostanie po skrzydłach, zacznie wyciekać paliwo i kaplica. Musimy wrócić szybko, albo zdechniemy. Nice. Ok, ja tutaj widzę zaraz tam za... O, chyba teraz się zblokowało, tak? Jest. Dobra, poszło. No i robimy nawrót. Po każdym takim ciosie wracamy na bezpieczną odległość, bo nie ma co przedobrzać. Lecimy dość szybko. Po jakieś tak 200 węzłów, nawet jeżeli zejdziemy poniżej, to i tak jest szybko. Węzeł to jest mila morska na godzinę, więc jeżeli lecimy około 200 węzłów, to można założyć, że to jest 400 coś kilometrów na godzinę, tak? Więc no, dodajcie jedno do drugiego, już widzicie, że lecimy bardzo szybko. A nawet, no tak, no, coś w ten deseń. Węzły mi się całkiem podobają, jeżeli chodzi o jednostkę miary, ponieważ są uniwersalne, szczególnie dla awiacji morskiej. Co w Ameryce jest domyślną rzeczą. No ale dobra, mamy bomby. Ja już je skalibrowałem przed wylotem.
tylko upewnijmy się, że mamy w ogóle w co rypnąć, tak? Może atakujemy sobie jakieś miejsce. Jeszcze sprawdźmy, czy nasi towarzysze... Nasz towarzysz będzie w ogóle chciał atakować, czy ma jeszcze coś... Ale właśnie, czy widzimy jakieś cele, jakieś kropki? Bo jedyne rzeczy, które ja widzę, płoną. No nie widzę żadnych celów, które by się jeszcze stały. Dobra, wiecie co? Skoro nie możemy tego namierzyć, to zamiast się tutaj włóczyć i nie wiadomo co robić, to ja optuję za tym, żebyśmy wrócili do bazy i nie marnowali amunicji. Zabiliśmy swoje, zniszczyliśmy Pluton T-72 i jakiegoś tam zaplecza. No tutaj chyba mamy naszych towarzyszy. Widzimy, że się nacierają. Otworzyliśmy im dostęp, prawda, do granicy. Tak też mogą wykorzystać ten wyłom, wbić się głębiej za linię wroga i pogromić odpowiednio, mam nadzieję. No, jesteśmy prawie na miejscu. Zobaczmy, powinniśmy zaraz dostać namiar. Dobra, zróbmy teraz zwrot na Batumi. I ta sama historia co poprzednio, tylko jesteśmy troszkę ciężsi. Więc ponownie, technicznie powinniśmy kierować się tak, jak nas tutaj ten dyrektor wskazuje, tak, jeżeli chodzi o podejście. Ale on ma troszeczkę przekłamania w tym, że Batumi nie bierze pod uwagę tego, że Batumi to jest bardzo krótkie lotnisko. I trudno jest wyhamować, jeżeli nie przysiądziemy wcześniej. Więc ja tutaj muszę zrobić odrobinę. Spowolniliśmy się troszeczkę hamulcami aerodynamicznymi. Spowolnimy się jeszcze bardziej. Klapy też obniżone. W podwozie też wypuszczone bardzo ładnie. Tak, 150 węzłów, żebyśmy lecieli podczas przyziemienia. O, dzień dobry. What the fuck? Już się nas nie wtrącił, bo to co Kostia odwalił w kampanii Su-25 w rewanżu. O, panie. No, jesteśmy prawie nad pasem. I teraz robimy tylko taki myk, że unosimy lekko dziubek. I pyk. Masełko, prawda? Sadzamy dziubek na ziemi. Hamujemy przede wszystkim naszym hamulcem, ale i hamulcami aerodynamicznymi. Hamulca kołowego nie wciskamy na chama, tylko tak pulsujemy, żeby nie stracić po prostu sterowności. Bo jak zaczniemy hamować tak mega maksymalnie, no to widać, że potrafi nas znosić, więc takimi impulsami, tak? Kilka sekund puszczamy i ładnie wytracimy w ten sposób prędkość. Jesteśmy gotowi zjechać na parking i wygasić maszynę. I kolejna bardzo prosta, szybka i przyjemna misyjka, która jest moim zdaniem, jeżeli chodzi o A10, bardzo odprężająca. Też prawda, trzeba Cezarowi co Cezara oddać, że jednak profile latania A10 wymagają, żeby powietrze było trochę bardziej czyste, niż by to było normalnie, bo A10 jest beznadziejny, jeżeli chodzi o powietrze, w którym znajduje się jakiekolwiek zagrożenie. Więc te misje są i tak już projektowane, żeby były bardzo przystępne i proste. Poza szyłkami niewiele nam grozi. Więc sobie wygaśmy maszynę, przewietrzmy się, a ja dziękuję wam bardzo za uwagę, no i zobaczymy się w kolejnym odcinku, mam nadzieję, w kolejnej misji. Ciekawe jaka będzie. Ale oczywiście będziemy też gromić to co leży. Tak też, do zobaczenia i cześć.